Ale na niczym właściciel Parku Jurajskiego nie zarobiłby tyle pieniędzy jak na klonowaniu Jana Pawła II. Każda parafia w Polsce mordowałaby się od swojego prywatnego papora do pisania kazań, prowadzenia procesji na boże ciało i generowania cytatów z encykli. Pierwsza komunia dziecka, pogrzeb dziecka, ślub siostry, wynajmniej Janusza Pawlacza, już za 2137 zł na dzień. W cenę wliczony tuzin kremówek i ubezpieczenie dla małych dzieci. Rząd nie ma pojęcia, co uchwalić. Wgrywamy Wojtele, generator liczb losowych i nowy zacznie się ów. Proboszcz chce się wyróżnić przed zjazdem absolwentów seminarium, trochę srebrnej farby w sprayu i mamy żywy pomnik Juana Pablosa. Dni otwarte szkoły katolickiej. Papaj i dydaktyk. Otwarcie nowej cukierni w Wadowicach. Watykańczyk cukiernik. Posłucha w teatrze muzycznym Jan Paweł Superstar, Sylwester Marzeń w TVP. Rodowicz i Martyniuk, ale śpiewający barkę, a zachówka roli na mięso i sprzedaż relikwii w miesiąc zarobiłoby się na 500.